Zobacz na tą grubą Monikę, ona będzie wchodziła do tej bistro trojka, ta gruba Monika. Jak ona się roztyła, Państwo zobaczą. Taka gruba świnia. Państwo zobaczą, ale brzydka, nie? Brzydka ta Monika jest. Dlaczego? Dlatego, że ona jest, proszę Państwa, złodziejką. I raz za jabłko, zamiast złotówkę, to wzięła ode mnie normalnie 2 złote. Ja powiedziałam tej Ewce, słuchaj, masz koleżankę złodziejkę, tę Monikę, która jest, no, poszkodowana teraz. Dlaczego? Kara Boża musi jakaś być. No jak to za jabłko 2 złote, za jabłko złotówkę, proszę Państwa, za gruszkę 2 złote, tak, no ale jak gruszki nie było, a było jabłko i ona jeszcze nie wiedziała, o co chodzi, Państwo zobaczą. No, także proszę Państwa, dzisiaj podejrzałyśmy tą brzydką Monikę. No, także o, Państwo zobaczą. No, wszystko pięknie widać. No, Państwo zobaczą. No, idzie, idzie. Ale to nie Monika, tylko jakiś facet z obsługi tego całego, proszę Państwa, barku, bo nosi jakieś serwetki. Także Państwo zobaczą. Choinka jest piękna w Pałacu Kultury Stalina i Lenina. I ona wcale nie jest tak bardzo podświetlona, ale jednak się świeci. A tutaj to dziadyga łazi i tak, tak jakby przeszkadza. Państwo zobaczą. Piękna to jest choinka. Piękna. No. O. I teraz Państwo zobaczą. Jesteśmy w takim miejscu optymalnym. Ta choinka jest na środku, no, foyer Pałacu Kultury Stalina i Lenina, w miejscu takim optymalnym, że po prostu, no tak symetrycznie jakby, z tym, że proszę Państwa, gdyby ta nasza kamera ustawiła się in front of tej choinki, to byśmy jeszcze ze schodów spadli, ale my nie mamy zamiaru ze schodów spadać, bo my chcemy choinkę widzieć w całości i po prostu, o, złodziej idzie, oni tutaj wszyscy kradną. Bo ta Ewa mówi, no kto by kotletów schabowych nie tego nie wziął, gdyby było, nie? Powiózł tam. No bo to są kucharze, proszę Państwa, którzy mięso kroją, którzy mięso porcjują i ta Magdalena tutaj musi obserwować, dokładnie, Magdalena musi obserwować, co się dzieje, żeby oni jej tego mięsa... żeby tego mięsa jej nie rozkradli, proszę Państwa. No ta Monika blondynka ładna jest, to ona nie potrzebuje podbierać, ale jak ten ze szczęką taki co poszedł, taki nieciekawy ten ze szczęką jest, no to tacy brzydcy to akurat tak natura pokazuje, że są nieuczciwi. Także pozdrawiamy Państwa serdecznie tu z Pałacu Kultury Stalina i Lenina na Mazowszu, w Warszawie nad Wisłą. No niestety idzie kurwa Monika brzydka, no piękna ta choinka. O. Ale jaka tłusta, jakaś... Rzeczywiście Ewa powiedziała, że Monika się rozrosła, że po prostu tyłek ma szeroki, gruby i te cycki takie i wielkie są. Także proszę Państwa. Ta Ewa mówi, słuchaj, że ta Monika, to ona wcale teraz nie jest ruda. Ona się umalowała na biało. Ja mówię, nie, to... Monika jest Monika, bo to przecież nie jest ta ładna Monika blondynka nasza, która jest i bogata i nie musi nic podbierać, tylko po prostu ta Monika jest brzydka, tłusta i cycy i z tyłu donicy ma. Także ona kłamie, kradnie, no i taka nigdy nie będzie się uśmiechała, nieuczciwa, a to jeden z kierowników.